Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek u mnie z FIFY Mobile. No i dzisiaj będzie naprawdę grubo, bo jak możecie zobaczyć, udało mi się uzbierać 25 tysięcy gemów. I tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj na odcinku otworzę bundla. I to nie byle jakiego Bandla, bo. Ultimate Tots, także mam nadzieję, że tu będzie grubo. Uda mi się trafić. Mam nadzieję, jak najwięcej tych Ultimate Pointów, a także jakiegoś fajnego zawodnika Mam nadzieję, że będzie jakiś master. Byłoby super, trafić któregoś z nich. No, zobaczymy. Także 25 tysięcy gemów jest. No i też dzisiaj patrzyłem na moim kanale, wybiło 34 tysiące subskrypcji. Także to bundle. To będzie specjalnie dla Was, dla wszystkich moich widzów, którzy byli, są i będą na, na moim kanale, także bardzo Wam dziękuję. Za to natomiast tego bandla otworzę za chwilę, ale najpierw muszę wrócić na szybko jeszcze do Toc'sów, ponieważ ja mówiłem wczoraj na odcinku, że ten event Toc Ultimate, te złote karty w tym roku to. Hmm no są do dupy, ale muszę zmienić swoje zdanie, bo tak beznadziejne to one nie są, ponieważ jak możecie zobaczyć, już pewnie to widzieliście, bo graliście to, zostały dodane Ultimate Mecze, za które dostajemy te gwiazdki, te stary, to jest naprawdę super sprawa, za zrobienie całej ścieżki można dostać, jak się nie mylę, 30 gwiazdek, to jest, to jest naprawdę... Bardzo spora suma, która tutaj zmienia w ogóle stan posiadania, jeżeli chodzi o to, kogo możemy zrobić, bo tak naprawdę, mając te 30 gwiazdek, jesteśmy w stanie zrobić każdego zawodnika z rezerw i to jest super sprawa. Natomiast, jeżeli chodzi o karty rezerwowe, to ja polecam Wam ich raczej nie brać, ponieważ no. Każdy będzie miał tak naprawdę 30 gwiazdek, i każdy będzie mógł odebrać kartę rezerwową. I to skutkuje tym, że te karty będą niestety bardzo tanie, bardzo, bardzo tanie, jak barszcz i nie opłaca się po prostu tych kart odbierać już lepiej poczekać do tego, którego do 2 lipca, tak, do 2 lipca, a więc już niebawem i wtedy je po prostu kupić bardziej się to opłaca. No, i przejdę jeszcze do marketu na szybkości, ponieważ nie wiem, czy wiedzieliście, ale zostało dodane coś takiego jak sugerowana cena, suggested price, i to jest naprawdę super sprawa, bo patrzcie, jak tutaj wystawiacie zawodnika, to od razu macie, ile ten zawodnik kosztuje. Mniej więcej, oczywiście, to jest ta cena sugerowana, ale można tak zawodników sprzedawać wszystkich właściwie. No, i bardzo fajnie się tak sprzedaje przede wszystkim nie elity, a karty złote, czy też. czy też po prostu te srebrne. Ja powiem Wam szczerze, już tu tych załników trochę posprzedawałem. No i dzięki tym sugerowanym cenom dzisiaj na sprzedaży złotych i srebrnych kart 10 milionów zarobiłem, jak nie więcej. Także fajny sposób na zarobek. Wykorzystajcie to, polecam Wam. No a teraz, oczywiście, przejdę do tematu tego odcinka, czyli do tego bundla. Bundle oczywiście Ultimate Tots, żeby czasem nie otworzyć jakiegoś drugiego. Choć, jak pewnie pamiętacie, to będzie już mój drugi bundle w tym evencie Tots, ponieważ po raz pierwszy. Otwierałem na początku bandla z EPL, czyli z Premier League i tam na koniec wpadł mi Sadio Mané 95 overall, wtedy się bardzo z tej karty ucieszyłem i powiem wam szczerze, że nie mam nic przeciwko temu, żeby była jakaś powtórka z Rozrywki. Jakby tak takiego Van Dijk'a przy Messiego trafić, to by było po prostu bajka. No ale szczerze mówiąc, ucieszę się z każdego mastera tutaj, nawet dziewięćdziesiątki. Bo tam oglądałem na YouTube wczoraj odcinek, co jeden gościu otwierał tego Bandla i trafił tylko dwie litki. Także no, zobaczymy, jak będzie u mnie. Także naciskamy. 25 tysięcy gemów poszło, także już nie ma odwrotu. Jak to mówią, jak się bawić, to się bawić. Drzwi wy. Bać okno wstawić. Także lecimy z tym tematem. I tu będzie jeden zawodnik, z tego co kojarzę, jest jak są dwa itemy, bo tu będzie tylko energia, i będą później ultimate punkty 20 energii, także spoko i 10 ultimate pointów. Także najgorzej, jak może być, bo najgorzej jest 10, z tego co kojarzę, najlepiej jest 20. Także. Pierwsza paczka, tak średnio bym powiedział. Lecimy z drugą. 18 energii i. No kurde, 10 ultimate pointów. No, słabo się to zaczyna. Lecimy z trzecią. 15 energii i. O! Teraz to mi już sypnęło. 20 ultimate pointów. Tak to by, moi drodzy, mogło być cały czas. Bym się bardzo ucieszył. No także lecimy z czwartą paczuszką z 10. No i tu nie będzie nadal zawodnika, ale jest 25 energii, także spoko. No i 10 niestety ultimate pointów. Także idąc tym tropem to teraz powinni dać 20, żeby się wyrównało. Mam taką nadzieję. Ale jest jest zawodnik. To jest super sprawa. 10 ultimate pointów, ale to nieważne teraz. Ważne Jaki będzie tutaj zawodnik? Czy będzie lita? Czy będzie jednak master? Zaraz się okaże. I no kurde, lita. Marega, sporto. No trudno. Przeżyjemy to. Lecimy z szóstą paczką. 15 energii i 12. No, trochę lepiej niż 10. Ale to nie jest 20, to nie jest 20, to nie jest to, co mi tutaj chodzi. 30 toc energii. O, fajnie. I 12 znowu. No i 8, czyli 3 zostały tylko paczki do końca tego bandla. 20 energii i. No kurde, 10. Cały czas mi prawie sypie po 10. No nie wierzę. Ja myślałem, że. No, raz było 20, ale. Cały czas po 10 mi sypie, 25 energii, to chociaż tej energii mi trochę sypnęło, bo 2100 już mam i. O! Właśnie, o to chodziło, o to chodziło. Tak mogło być cały czas, 20. Dwa razy mi sypnęło po 20 i teraz będzie ostatnia paczka, i później będzie gwarantowany zawodnik. Ciekawy jaki. Także zobaczymy, ile tu będzie. 18 energii spoko i 16. Dobre i to. 138 Ultimate Pointów mam. Jest spoko, jest naprawdę nieźle. Mogło być zawsze ze 150, ale nie narzekam. I teraz będzie, moi drodzy, zawodnik. I to jest ta, ta chwila, ten moment. Czy będzie Master, czy jednak niestety będzie tutaj Elita? Zaraz się ukaże i kto tu będzie? No, niestety, nie tak miało to wyglądać. Aziz, także nie będę tego zbytnio komentował, jeżeli chodzi o zawodników, ten bandle niestety okazał się być niewypałem, nie, no nie, nie udało się trafić nikogo ciekawego, stan posiadania moich gemów, 10 gemów mi zostało, No to jest po prostu mistrzostwo świata, no ale nie żałuję, nie żałuję, że tego bundla otworzyłem, Zrobiłem to przecież dla was, dla moich widzów, a teraz przecież jeszcze najważniejsza rzecz, czyli została mi wymiana tych ultimate pointów na, na co na punkty ultimate te z gwiazdką, bo 138 ich mam, jak dobrze pamiętam. Tutaj przejdę do zakładki ultimate. No, 138 mam i teraz je wymienię. 30 gwiazdek mam. No, za 138 to chciałbym trafić 10. Jakbym miał w sumie 40 gwiazdek, to by był naprawdę zadowolony. Znając moje szczęście, to będę miał pewnie za 6. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiecie co? Gdybym miał to otwierać, to by długo zeszło. Także otworzę sobie to sam, zrobię te wymiany i zaraz do Was wrócę. Zobaczymy, ile. Uda się tych gwiazdek tutaj odebrać. Także zaraz wracam. Uff, okej. Okay. Już, już odebrałem te, te gwiazdki za te Ultimate Pointy. Trochę mi zeszło. Ale powiem wam szczerze, że chciałem trafić za te 138 Ultimate Pointów co najmniej 10 gwiazdek. I powiem wam szczerze, że jest według mnie naprawdę. Nieźle, ponieważ. Jak możecie tutaj zobaczyć, udało mi się trafić aż 14 gwiazdek. Za 138 Ultimate Pointów dostałem 14 gwiazdek, czyli sprawdza się jednak ta teoria, którą ktoś tam głosił, że mniej więcej za 10 Ultimate Pointów dostajemy jedną gwiazdkę. Także to by się u mnie zgadzało. Także mam 44 gwiazdki, jest naprawdę nieźle w turnieju tym weekendowym teraz jest 10 gwiazdek do zdobycia. Ciężko będzie, ale będę próbował. No to bym 54 miał już teoretycznie, a przecież jeszcze dochodzi do tego to, że w ogóle praktycznie nie odebrałem żadnego zawnika z Toców. Mam 2100 punktów. Nie wiem kogo jeszcze będę tutaj robił, ale jakby się udało, to może udałoby się 60 gwiazdek zdobyć, i wtedy bym, no, na Wandajka już niestety nie starczy punktów, a szkoda. Ale bym wziął za 60 punktów takiego kuli albo oblaka, także byłoby naprawdę super, jakby się udało. Także będę o to walczył. Natomiast co do tego, kogo będę odbierał z tych toców zwykłych za tą energię, to jeszcze nie wiem, i mam do Was właśnie taką py takie pytanie: kogo byście mi polecili tutaj robić, bo 2100 energii mam, czyli na spokojnie mógłbym tutaj odebrać albo Messiego, albo Ronaldo 99, ale powiem Wam szczerze, że Messi albo Ronaldo mnie nie interesują, bo oni mają i tak. Niebieskie busty, to i tak byliby na sprzedaż. Więc po co mi tacy zawnicy są potrzebni. E, jakbym miał już kogoś brać z tych masterów, tych najlepszych, to e, powiem wam szczerze, że wziąłbym, wiecie, kogo. E, wziąłbym oczywiście z EPL wersje e, Lawanajka. E, no, on ma 98. Też ma, oczywiście niebieskiego busta, ale jest obrońcą czyli to teoretycznie powinien więcej kosztować, ale teoria a praktyka to są różne rzeczy, ponieważ angielska liga wyszła prawie na początku i po prostu większość graczy może nie wszyscy, ale większość graczy po prostu jak zobaczyło te tego Wandajka to się rzuciło na tego wandajka, i tego wandajka Va po prostu bardzo dużo osób zrobiło z tego co wiem, i ten Wandajk przez to będzie dosyć tani. No nie wiem, ile on może kosztować z 20 milionów może 25. No kurde nie wiem, bo przecież nie, nie da się sprawdzić ile, ile ci zawodnicy kosztują. Także mógłbym tego Wandajka zrobić, ale nie wiem, czy mi to jest potrzebne, bo i tak bym nim nie grał. Ewentualnie mógłbym go najwyżej sprzedać. Natomiast mnie, powiem Wam szczerze, interesowaliby bardziej zawodnicy tacy do drużyny. Tacy gdzieś tak 96, 95. O, tu jest fajny zawodnik z ligi angielskiej: Fernandinho na cdm -ie. On jest bardzo fajny z tego co yy, widziałem w Atak liderów tych koksów, którzy mają 120, któreś już o yy, overale. No, dzięki rank już tu widzę 126. To widziałem w ich drużynach bardzo dużo osób, ma Fernandinho. O, ten akurat nie ma, ale tutaj Eduardo. Chyba go ma. Tak, widzicie, ten gościu ma Fernandinho w składzie. To znaczy, że Fernandinho musi być bardzo dobry. Tutaj ten gościu chyba też, co jest na trzecim miejscu, ma Fernandinho. Tak widzicie te koksy. Większość tych koksów, co ma 120 over, ale ma Fernandinho w składzie. To znaczy, że Fernandinho jest bardzo dobry i ja Wam polecam Fernandinho brać, bo on będzie na pewno dużo kosztował. Także się nad nim tutaj zastanawiam. Też zastanawiam się, czy by nie zrobić z Ligue 1, z Ligi Francuskiej, tutaj na pozycji RM, tego PP, bo on ma statystyki bardzo dobre. Ma secondary strikera, także on, według mnie, może być naprawdę drogi, bo dużo osób gra w formacji z RMM. Tu Wam pokażę jeszcze, gdzie to było Ultimate. PP. Ten z Lil. Dostał teraz kartę Ultimate'a. Gdzie on jest? O tu. Ma 98 overall. Jest za 60 punktów, ale tej karty 98 się według mnie nie opłaca. Bo on ma pomarańczowego busta, Legendarnego. Znaczy się. Właściwie wszystkie toce Ultimate mają legendarkę, ale. On ma attackinga, a attacking jest gorszym skill boostem od secondary strikera, to już według mnie bardziej się opłaca tego 97 brać z League L niż tego ultimate'a. Także ja się zastanawiam, czy tego z League L nie wziąć, bo on będzie drogi. I jeszcze moi drodzy z La Liga tutaj jest zawodnik, który według mnie może dużo kosztować, a jest to o ten, oto zawodnik Jordi Alba na Elbeku, ma holdinga, no, Marking 117, ma już ruletkę oczywiście, no. Jeden z najlepszych Elbeków w grze na ten moment, a pokażę Wam coś ciekawego. W Ultimate Jordi Alba nie dostał karty Ultimate, tej złotej, bo tutaj w podstawowej 11 dostał na Elbeku Robertson z Liverpoolu, a tu mamy jeszcze karty rezerwowe, a jak możecie zobaczyć, Jordiego Alby na rezerwie w ogóle nie ma. Co to oznacza? Oznacza to, że ta karta Jordiego Alby z La Ligi to jest jedyna karta Jordiego Alby w tocach, czyli ta karta będzie bardzo dużo warta. Oczywiście nie, na, nie od razu, jak się skończy toc, ale tam za miesiąc, ta karta może. Pójść do góry nieźle w cenie, także ja bym tego Jordiego albo myślał, żeby odebrać pod zarobek. Według mnie to jest fajny pomysł i w sumie nie wiem. Także proszę Was, żebyście mi doradzili, co mam tutaj robić. Dlatego też zrobiłem tutaj na Straw Polu ankietę. Linka do niej będziecie mieć w opisie tego odcinka. Czy bardziej mi polecacie zrobić trzy razy karty 95-96 Overall i wtedy bym je wrzucił do swojego składu? Czy bardziej polecalibyście mi zrobić jeden razy zawodnika 98, prawdopodobnie Vandajka i ten Vandajk byłby wtedy na sprzedaż i zrobiłbym wtedy tylko jedną kartę 96 do składu, a więc. Czy bardziej opłaca się trzy karty zrobić, czy dwie? Jak myślicie? Także głosujcie. Zobaczymy. Ja będę odbierał no na pewno w przyszłym tygodniu. Nie wiem dokładnie w którym dzień, ale proszę Was o pomoc. No i z mojej strony to tyle. Jeszcze raz Wam dziękuję za te wszystkie suby, za to, że jesteście. Trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć.